tej perspektywy będzie wygląda inaczej, nie? No, wygląda inaczej. No, wydołowce się, ale trudno. Siemaneczko, z tej strony Patec Wariatec, witam się z wami. Słuchajcie, jest kwarantanna, 14 dni siedzenia w domu, postanowiliśmy to wykorzystać w bardzo produktywny sposób. Karol wpadł na pomysł, żebyśmy przez te 14 dni nauczyli się czegoś nowego. Dokładnie. Tym jest, jak już się domyślacie po tytule i w ogóle, jazda na desce. Oboje nie umiemy. Od zera zobaczymy, ile nam się uda nauczyć w te 12 dni. Zapraszam serdecznie oczywiście do lajkowania, subskrybowania, będzie mi bardzo miło. Co tam się jeszcze mówi? No i chłopie, i robić tagi. Dobra, słuchajcie, zaczynamy drugi dzień. Show it. Wczoraj już ci wyszło, nie? No, z dwa razy mi wyszło. No widzicie, widzicie, już jest coraz bliżej. No jeszcze tak, ja nawet tak nie umiem. Pokaż Aleksandrę, pokaż Aleksandrę. Ała! To samo miejsce znowu. Jeżeli, Karol, mamy to katować przez 12 dni, serio, moim zdaniem rozgrzanie się jest bardzo istotne. Nadgarstki, kostki. To już jest 100, to już jest 100, Karol, serio. Ale wiem o co, trzeba mocno uginać nogi, bo robisz ten trik i się wybija. Ej, ale to dlatego, że sobie zrobiłem dwa razy na sucho, dawaj tak. Sobie zrobiłem dwa razy na sucho, serio. Na dzisiaj przerwa. I co? Zobaczymy, jak jutro będzie. Trzeba cisnąć dalej i tyle. Dzień trzeci skejcenia, dalej nic nie umiemy, więc trzeba trochę przyspieszyć. I dzisiaj trzeba się uczyć kilka razy dziennie. Także 12.00 start. Ale chcę wam tylko powiedzieć, że poradniki na YouTubie naprawdę dużo dają. W sensie, wydawało mi się, że co to może mi dać, ale goście tam pokazują dokładnie, co trzeba zrobić z nogą i że na przykład takie kopnięcie jest ważne przy praktycznie wszystkich flipach. I to widać właśnie, dzisiaj mi dużo lepiej idzie. Pokaż, jak się idzie kickflip. O kurwa! Da się to zrobić, ja? Rotacja jest mega łatwa. O, patrz to. Czaj. No. Patrz to, patrz się. Co? Fajnie, bo wreszcie widzę progres. Te dwa dni były takie, że tak jeździłem i mówię, kurwa, coś jest nie tak. Ale to jest to. Leciutki progresik i już jest zajaweczka, nie? To jest tak męczące, że naprawdę szacun dla wszystkich, którzy jeżdżą sobie na deskę. Mega męczący. Dobra, z racji tego, że zaczął padać deszcz, ostatnia olka. Dobra, przestało padać. Ubieramy skiety, klapki, skiety, budki i lecimy katować olkę, część druga. Proszę państwa, czas na pierwszą przeszkodę. Ustawię sobie zmietkę. Przeskoczymy na dół, co? Proszę państwa, krótka przerwa, żeby się nie znudziło. Czas zacząć się uczyć show it'a. I co? Oglądamy sobie poradnik i wskakujemy na deskę. W ogóle co się okazuje? Show it jest najprostszym trikiem, jest prostszym niż Oli. Pewnie zależy dla kogo, ale tak tutaj ludzie mówią i ja powtarzam po ludziach. To wyszło, ale to jest ostatni. Żartowałem. Żartowałem. Dobra. Pogoda nam nie straszna. Jest trochę zimno, trochę kapie. Ale co? Schowaliśmy się pod dach i jest katowanie triku tutaj. Show it'ik, poprosimy. No, dawaj. No, proszę państwa, prawie wylądowane. No. Chłopie, jeszcze uwaga. A, dobra. No i czysto. Trzeci dzień i podsumować można tak. Wchodzi showicik, wchodzi oleczka, na spokojnie, lecimy dalej. No i co? Proszę państwa, dla was olka półmetrowa. No i co, nie wierzyliście mi, że mi wyjdzie, co? Piękny, takie coś można by było pokazywać w kursie dla dzieciaków. Nie nadgarstek, tylko nie nadgarstek. To jest ten nadgarstek, na który się wywaliłem. No nie, no nic nie poradzę, nie dam rady. Ała. To jest ten moment, w którym sobie zamawiam ochraniacze.
Ała. Dobra, widzimy się jutro, a jutro będzie futro i jutro będzie kickflip. Zapamiętajcie moje słowa, jutro będzie kickflip. No i następny dzień, dzisiaj jestem sam na razie, bo patent jeszcze nie wstał. Mam też ochraniacze na sobie z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałem sprawdzić blokady psychiczne, jak duże one są. Bo wiecie, z ochraniaczami już ich nie będę miał i faktycznie są. A po drugie, zauważyłem, że im lepiej jeździmy, tym bardziej nasza jazda jest niebezpieczna. W sensie, robimy triki, które mogą generować coraz to większe szkody. A kurwa. Trzeba coś dać, żeby coś wziąć. Pierdolę tego Showita, kurwa. To jest jakiś gówny trik. Ała. O kurde. O kurde. Co jest, chłopie? Skater die. A jesteś, chłopie, na komputerku siedzisz, klikasz, czy grasz, chłopie, ten, w skate'a? Ogarnąć, bo mnie ze studiów wyrzucą. Muszę zrobić minimalny... Chłopie, studia? Kickflipa masz się uczyć, a nie studiów. No, trochę racja. Także po jednym dniu przerwy wracamy. W ogóle jeden dzień przerwy, ja się czuję, jakbyśmy, chłopie, z tydzień nie jeździli na desce. No. Bo jak jeździliśmy tak codziennie, to, i to jeszcze po trzy razy dziennie jeździliśmy. Trzy razy dziennie czasami. To teraz mam wrażenie, że serio nie jeździłem, chłopie, z tydzień. I teraz, chłopie, jest taki strach, tak. Jak zrobię olkę, nie? I nagle się okazuje, że nic człowiek nie umie iść od nowa. Dzisiaj jest dzień na kickflipa. Wiesz, raz już tak mówiłem? Za każdym razem, chyba od dnia trzeciego, mówię, że dzisiaj jest czas na kickflipa. W ogóle wyglądam jak lamus w tych ochraniaczach, ale nie chciałem mieć kontuzji, tak szczerze. No właśnie, o, showit jest najbardziej niewdzięcznym trikiem na świecie. Taki, że spokojnie możesz tak wyglebić, że to szok. Pora na flipa, ten showit, jak tam nam wychodzi. Oleczka, wiadomo, też raczej, ale flip jest jeszcze daleko. Raz na miliard, także nawet się nie warto. O kurde, to było do flipa. Pod nogami to było. To było pod nogami. Ja się odsunąłem od niej, bo się bałem. Chłopie, zmieniam 15 minut, tutaj mi się wydaje, że serio. O kurde, a mi się zakręciło. Nigdy mi się tak nie zakręciło. Nigdy nie smarowałem boksa woskiem. Czuję się jak taki pro skater. Także podstawowy trik, chyba najłatwiejszy, nose grind. Taki przodem. No, prosta sprawa raczej. Tony Hawk mówił, że to najłatwiejszy trik. Proszę Państwa, kolejny dzień i to jest ten dzień, w którym jest lądowany kickflip. Ja tak mówię od dnia drugiego. Dzisiaj akurat to jest ten dzień, możecie mi zaufać. Wow, nice. Zobacz, spójrz. To się minęło, zobacz. Elegancko. Ogo! Show it. Joli, show it? Nie do zrobienia. Serio? U mnie. Ej, muszę się nauczyć trika, którego Krzychu nie umie. Patrz, Krzychu, no i showi. Wląduje go, choćbym miał umrzeć. Dobra. Będąc optymistą, mówię, że ktoś z nas może zrobić za miesiąc. Będąc realistą, w tym roku to zrobimy. Okej. Jeden może nam wyjdzie, serio, że jeden raz, że zrobimy tak, że wiesz, ktoś wyląduje i zeskoczy z deski, bo by się prawie wydupcy, nie? No ciężka jest, jazda na desce jest trudną rzeczą. Dobra, git, show jest zaliczony. No, dobra. To mnie też strasznie blokuje. To mnie strasznie blokuje. Czekaj, jeszcze jedno oliw, dwie mięso. No, fajnie, fajnie. Koniec na dziś. O, bliziutko było. Jaki jest dzisiaj dzień miesiąca? Który? 11. Zgadza się. To Międzynarodowy Dzień Lądowania Kickflipa po raz pierwszy. Dokładnie. To dziś. O. Oj, 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 pięknie. Ale w ogóle widzę różnicę, jak robię showita, a jak robię Oli. Przy Oli strasznie się męczę, straszliwie. A showit jest taki, ops. Budzik dzwoni. Co to znaczy? Czas, że teraz godzina przerwy i godzina nauki, a później za godzinę się widzę tutaj. Dzisiaj mam tryhard. Proszę Państwa, konsekwentnie, druga sesja w dzisiejszym dniu. Na spokojnie, po prostu trzeba robić. Zapraszam serdecznie.
Aha. O kurczak, wieczory. Nieprzyjemne. No dobra, to dawaj, kickflip na koniec. Dobra, słuchajcie, dzisiaj sesja zaczyna się trochę bardziej wieczorem, ale to idealnie, temperatura zeszła na dół. I co? Krótka piłka. Włączam sobie głośnik, będzie grać do momentu, aż nie zrobimy kickflipa, bo ten moment nadejdzie dzisiaj, obiecuję. Kurwa, no nie wiem, czy nadejdzie dzisiaj w sumie, Karol. No kurwa, wariat. O kurwa, chłopie, jak to się zakręciło. Do usiadnięcia. Dobra, dziś lądujemy tego kickflipa, chłopie. A! Co? O kurde! A! Prawie. Jest! Co? Stanąłeś? Tak, ale poleciała mi deska. Serio? Tak. Na wariana? Tak. Ja! O kurde! Siadłeś, chłopie, siadłeś! Jeszcze, do ustania! O kurde! Ale czysto! O kurde! Jest! Czyściutko, co? Czyściutko, czyściutko! Za mocne. Chłopie, warial flip w tydzień? A nie więcej, ale najgorsze jest to, że ja nie potrafię kickflipa. Nie potrafię kickflipa. Ale nie wiem, co najgorsze, bo ja nie potrafię kickflipa ani warial flipa. Waliśmy się, nic z tego odcinka nie będzie. Jak nikt nas nie wykręci nic lepszego oprócz Oli i Showita, to nie ma co wrzucać. Teraz już jest to wrzucać. Fajnie, ale nie poddajemy się. Ja też tego kickflipa wyląduję jeszcze. Dobra. Słuchajcie, dzień dzisiaj zakończony. Po raz pierwszy coś się udało fajniejszego, warialek. Widzimy się jutro, no i jutro, prawda? Ja myślę, że od rana coś będzie ciśnięte. Wypada pociągnąć. Proszę państwa, zostały już tylko 3 dni. Co oznacza, że trzeba przytryhardować. Stan na dzisiaj, ani razu mi nie wyszło kickflip, chociaż raz mi wyszedł warial flip. Ale co, próbujemy. Dzisiaj jest przepotężnie ciepło i pogoda sprzyja, jednocześnie nie sprzyja. Mówiłem pan z giełą przed chwilą. Ja nie jeżdżę teraz, za gorąco jest dla mnie. 30 stopni, nie da się. Jeszcze tutaj na pełnym słońcu nie masz szans. Powiedz, nie. O, 3 dni, jedziemy! I chłopie, leje się z ciebie tak, jakbyś do basenu wskoczył. Noga bliżej, tą bardziej na krańcu. O kurwa! Ty to prawie wylądowałeś! Ja Dobra, słuchajcie, skończyłem sesję jazdy na dzisiaj, ale naprawdę tryharduję, czuję, że jestem blisko, niewiele mi brakuje, jest frustracja, jest zadowolenie, wszystkie emocje naraz, ale naprawdę cieszę się, że podjąłem ten challenge, już niewiele brakuje. Witam was w moim zagajniku. Czemu tutaj? Bo jest niedziela, a niedziela to dzień przyjaciela. I właśnie taki chcę być dla naszej kochanej sąsiadki, której przeszkadzało ostatnimi czasy tupotanie deski. Dlatego większość sesji treningowej zrobimy sobie tutaj na trawce, a później przejdziemy na beton. Wydaje mi się, że jestem bardzo blisko skręcenia tego kickflipa. Cieszę się, bo zawsze mi wychodził warial. Ta deska tak leciała w ten, a teraz jest bardziej jak pam. Także proszę państwa, zapraszam was tutaj, w naszym oto zagajniku, do wspólnej zabawy. Witam. Słuchajcie, dzisiaj ostatni dzień, aż mi się łyska w oku kręci. Bardzo fajny to był challenge. Wydaje mi się, że naprawdę dużo zostało nauczone. Może niekoniecznie trików, no bo wiadomo, nie da się przeskoczyć góry od razu, czy jakieś tam są jakieś takie powiedzenia, ale bardzo fajnie się czuję z tym, co umiem teraz na desce. Ja dzisiaj specjalnie wstałem wcześniej, w ogóle za 2 godziny mam egzamin, potrenuję sobie godzinkę, napiszę egzamin i wracam. Wracam do katowania, ostatni dzień, trzeba się przyłożyć. Także co, lecimy. Nie umiem zrobić jebanego Oli. Bez szans, kurwa. Bez szans, popierdolę to. Proszę państwa, ostatni dzień, ostatnia sesyjka. Musiałem przerwać poprzednią, miałem egzamin, który najprawdopodobniej nie zdałem, ale nieważne. Teraz już nic mnie nie powstrzymuje. Nie mam żadnych złych myśli. Jestem skierowany tylko na kickflipa. Witam serdecznie, tutaj mnie dźwięki przy działy. No i jak tam? Ostatni dzień dzisiaj. Trzeba to wylądować w końcu i tyle. I co, dzisiaj kickflip? Tak. O kurwa!
No i wyszło znowu na trawie, ale to nie to samo. To trzeba przełożyć na beton. Moja kostka już jest tak poszargana. Nie żartuję, naprawdę 300 razy się już dzisiaj na nią wywaliłem, 300 razy ją przegiąłem jakoś. Będę musiał sobie zrobić chwilę przerwy, ale lecimy, lecimy. Proszę Państwa, ostatnia sesja treningowa. Bardzo mi miło było przechodzić przez ten podróż. No dzisiaj niestety sobie całkowicie skasowałem kostkę. Aczkolwiek no muszę wylądować tego kika. No muszę, choć raz niech będzie na stojący. Niech to będzie kafel taki tailem wirujący po ziemi, ale muszę. Jestem zobowiązany, postaram się to zrobić. Wiedzcie, że dałem z siebie 100%. Lecimy. Aha, nie dałem z siebie 100%, bo nie kurwa włączyłem mikrofonu. A, włączyłem. Ha, i proszę Państwa, easy, widzicie? Jestem youtuberem. Wylądowane czy nie? Kurde, nie wylądowałem tego. Tak blisko było, no dobra. Kurwa, znowu prawie wyszło. Starasz się? Malki mi. O, o! No i to jest gig. Najlepszy mój gig. O! Jesteś w stanie w 2 tygodnie naprawdę się dużo nauczyć. Stary, naprawdę. Jesteś w stanie, nie wiem, jeździć na monocyklu się w 2 tygodnie spokojnie. Tak. Jakieś tam żonglowanie, jakieś takie triki spokojnie. Ale jazda na desce okazuje się, że jest naprawdę trudna. Szacun dla skaterów wszystkich i kurde, nie poddajemy się. Na pewno po skończonym challenge'u ja będę sobie śmigał, bo jest super zajawa. Jeden dzień nie jeździliśmy. Tak, bo to był urodziny wujaszka. Tylko w ten dzień nie jeździliśmy. I tak naprawdę bardzo często jeździliśmy kilka razy dziennie. Myślę, że przez większość dni jeździliśmy kilka razy dziennie. Tak to codziennie, nie? Więc. No fajnie, fajna przygoda. Kurwa, no nie wyjdzie mi to, za chuj mi to nie wyjdzie już. Dobra, to koniec. Let's go, guys. Opuść pierwsze schodki, tak? Ale sztos! Wow. Kupię parkiecik masz. Czaisz? No po parkiecie. Za parkiecie, jak w szkole. Ty, jakieś boksy są porobione, fajnie, fajnie. Znaczy, wiesz, ja się tu cieszę, mi się to podoba, ale i tak z niczego z tego nie skorzystam. Słuchajcie, dzisiaj ostatni dzień z przepotężną ekipą. I co, no dzisiaj zobaczymy, podsumujemy sobie, co się udało, tam niektóre rzeczy wylądowaliśmy. Tak, tak, tak. Teraz jest taki vibe idealny pod właśnie jazdę, chillerkę. Chłopie, coś tu siądzie dzisiaj, coś siądzie. Ja będę chciał koniecznie... Pokażemy, czego się nauczyliśmy, nie? Miejmy nadzieję, że coś siądzie. Coś pokażemy w ogóle. Nie, ale no fajnie, fajnie. Krzychu będzie sobie tak pluł w brodę, że z nami nie pojechał, że to szok. Ja pierdolę. Chcesz zjechać stąd? To jest wyczyn. Stamtąd będziemy próbować. Ja próbuję... Ja na pewno nie. No ja mogę stąd próbować, ale na 100% wyglebię. Mamy ochraniacze na trasę, nie? Więcej ochraniaczy niż talentów, nie? 12 dni jazdy, zobaczmy, czego się nauczyliśmy. Co robimy? Szołki wjeździe. Ja, to szczerze, nie trenowałem tego za dużo. Rakieta! Jest! No. Bo nie chce cię robić treningu nóg, a tak to wchodzisz na deskę i git, kopy masz kopyto, wielbłąda. Teraz ja sekwę robię. Ja mogę taką sekwencję zrobić, że show it i jeszcze kickflipa zrobiłem, tylko że już nie wylądowałem, nie? Ale to jest mega fajne właśnie, jak ma się ziomków, z którymi można jeździć. I można tak, wiesz, mieć takie lekkie zawody i wtedy... Manualem do końca. Dobra, teraz na 100% siadam. No i tak jestem mniej więcej blisko kickflip. Wow. Tutaj mam mojego kuca, kumpla go nazwałem. Nazywa się Andrzej.
Ej, ale tu, tam deską jak się mocno zrobi, tu nawet może być... O! No, więc jeśli chodzi o triki takie na flacie, to wszystkie, które umiemy, przez 14 dni się tyle nauczyliśmy. Chłopiec tutaj ewidentnie ma talent. Teraz się pobawimy na to. No, popróbujmy coś nowego, no. Na samym końcu zjeżdżam w tej. Ale w dupce. Silno się przechyl. Silniej. Cały cię zaczęła na przednią. O chłopie! O chłopie, ja stąd nie zjadę. Nigdy. Dawaj, nie zastanawiaj się. Do przodu, wszystko na przednią nogę. Nie, ja się boję. No czekaj, że do przodu później naciśnij na przodu. Nie, no sam, ja nie wiem. Ja nigdy nie zjeżdżałem się z tego, nigdy. A gdzie dajesz nogę? Tutaj? Na środku. O w ogóle tu powinnam. Ej, jak się nie zastanawiałem i to zrobiłem, to mi dużo lepiej było. Dobra, do ogarnięcia to jest. Przechyl się i połóż, bo musisz się rzeczywiście przechylić. Boję się, że wydupcę i nie bujesz się. To nie ma mniejszej, to jest najmniejsza. No przypał, ja mówiłem, że z tamtej chcę zjeżdżać. No. Ja jestem zesrany. Cały ciężar na przednią nogę. Jesteś z kobietą. I załóżmy, ona powie, daj, teraz ja zainicjuję, musisz się oddać. I wtedy, nawet jak boli, to mówisz, okej. Okay. Nie ma szans tego zrobić. To jest takie przyjemne, serio. Jak się raz uda, to się ma z tego taki pan, po prostu szok. Lecisz całkowicie do przodu. Pochylasz się. No. Cały. Dawaj nościu, uczymy się stąd. Tobie łatwo przełamywać strach, stary. Poczekaj, to jest tak samo wysokie jak tamto, czy nie? Jak tamto? Nie, tam jest wyższe. To jest wyższe? To jest wyższe, no. Dobra, lecimy. O, już wygląda syrogo. A i tutaj jeszcze masz to przed sobą. Tu już wygląda potężnie. Tu już można zagrać gleb. Jak wjedziesz na górę, to ugnij nogi i zjedziesz. On ma coś takiego, że on przełamuje strach tego. Bo on nie ma mózgu. Nie ma mózgu! Nie można mylić odwagi z odważnikiem, nie? Nie. Cały, ale rakieta teraz była. Ale uderzenie. Skurczyby! No chłopie, jak on to robi, nowsiu? Dobra, ja ostatni raz próbuję tu. Miałeś to. Bo ja się nie znam na desce. Nie umiem, ale mogę ci powiedzieć dobrze. Zrób to jeszcze raz. Po prostu pochyl się tak i dostaw tą nogę. Pochyl się w kur... i dostaw tą nogę. I cały ciężar na przedniej nodze. Cały ciężar na przednią nogę, kur... Cały ciężar na przednią nogę. Cały! I lepiej, stary. I ugnij nogi, i dawaj jeszcze raz. Dawaj. Przysięga, to już zrobiliście wcześniej to samo. Na jednych nogach. Dawaj, cały do przodu. Dobra. Jest! Ale jestem dumny z ciebie. Serio? Dobra. Nie no, zrobię to. Okej, okay, to były wszystkie triki. Dzięki wielkie za odcineczek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczki, jeżeli wam się podobało. Subskrypcje. Piszcie w komentarzach, jakie kolejne macie pomysły, co by można było zrobić. Ja dziękuję. Czegoś w jakiś czas, bo właśnie ja z nim zajmę. Ja dziękuję Karolowi, bo mega fajnie. Pamiętajcie, fajnie. W ogóle zawsze z ziomeczkiem. O nie, zawsze z ziomeczkiem jest lepiej, bo wtedy można się tak razem pushować i robić różne rzeczy. A ja w tym momencie na zakończenie oczywiście. Wiedz jakoś stary. Biegnie mi ci wciwi deski. W tej perspektywy będzie wygląda inaczej, nie? No wygląda inaczej. No wydołowce się, ale trudno. Nadajcie. Dłużej tutaj dwa. Dłużej musi być przechylony do przodu. No zresztą sam wiesz. Jeszcze raz? Na pewno będzie chciał jeszcze. Stop. Jeszcze raz, nie? Jeszcze raz. Dotrzyj. Wracaj.
Zobacz. Siup. No tu już byłem z tyłu. Tu już byłeś całkowicie z tyłu. Luzno. My przed sekundką nauczyłem się kilku triczków, teraz wam pokażę, jak się robi, nie? Okej, tutaj panowie mi dali 3 dobre cenne rady, jak właśnie na rurkach się zachowywać, patrzcie. O kurde, to było trudne. Równo na noga. Dobrze, tak właśnie. Dobrze. Ale mocni są tu ludzie, chłopie. No. Zajczyłem glebę taką potężną, jak zjeżdżałem z tego dużego. To jest na razie. Jutro będzie tutaj fioletowo. O kurde, ale mocno wygląda.